Nigdy nie wiem, w którą stronę i jak mam ułożyć włosy, czy to już jest fajne, czy to już wygląda źle, czy założyć opaskę, czy na prawo, czy na lewo, czy tutaj już ten wicher nie wygląda po prostu tandetnie, no całe życie są problemy, to są problemy, on zawsze się zastanawiasz. I suma summarum potem zwiążę te włosy i na tym się skończy, no i całe życie w kucyku. Po co ludziom długie włosy? Ja nie wiem, jak to się robią te dziewczyny, które noszą te włosy do pasa i one są tak jak tafla lodu, bo można łyżwami po tych włosach jeździć i one chodzą tak, ani im w szyję nie jest gorąco. Biorę włosy i się normalnie fakuję, powiem, Jezu, za gorąco mi w szyję. No więc potem pójdę i tak je zwiążę gumką i będę chodziła w kucyku, albo będę chodziła w takim glonie. No nie wiem, no słuchajcie, dorwałam sobie opaskę do włosów. Ja to lubię robić tak, patrzę co jest modne, idę na bazar, a to kupuję. To jakby tyle z zakupowych hat-tricków moich. Chciałam się pochwalić tym, że potrafię nie wydać dużo, a wyglądać dobrze. Na co wiem, że połowa internetu stwierdzi, ty nie wyglądasz dobrze. No więc sobie teraz tak będę nagrywała. A jeszcze usteczka. Tak zawsze jak pozuję na zdjęcie do Instagramu, to robię tak. Potem filtr sobie jakiś tam jebnę, nie? I leci. Jesień! Kolejne 10 miesięcy w mroku, wilgoci. Dopiero w sezonach jesień, zima, jak spadną liście, widać jaki ten kraj jest brzydki. Jaki tu jest bałagan architektoniczny. Tutaj jest stary domek, zaraz blok, a koło bloku kamienica, a koło kamienicy zaraz będzie szklany budynek jakiegoś polskiego przedsiębiorcy. Tu nie ma chodnika, tam jest kostka. Moda jest też fajna, fantastyczna w Polsce. Jest ona w kolorze czarnym, szarym, czarnym, szarym. Czekajcie, bo jest taki jeden popularny kolor jeszcze. Czarny chyba. Czarny jest chyba jeszcze popularny w Polsce, no. Nie chciałabym brzmieć, jakbym miała ciężką depresję, ale myślę, że nie ma się co oszukiwać. Jesteśmy wspaniałym krajem. Tylko trzeba brać psychotropy. I wtedy już jest tak ładnie, że po prostu ta szarość, myślisz sobie, jaki to jest piękny odcień pomiędzy bielą a czernią. Bylibyśmy na pewno bardzo super roześmianym, miłym krajem, o te kiero, Włochy, o Jezus, muchas gracias i wszystkie inne Grecje, gdybyśmy mieli jebane palmy, gdyby tutaj było trochę bliżej do morza wszystkim, gdyby to morze miało więcej niż plus 2 stopnie Celsjusza, gdyby że tak nie było ciemno przez 8 miesięcy, gdyby nie było tak szaro, nie? Gdybyśmy wybierali inną modę na siebie niż czarne kurtki i czarne buty. Idę z moim mężem do sklepu z butami. Ja mam do wyboru do koloru. On kurwa nic. Czorne, czorne może sobie wybrać buty. Jest zawsze w męskiej modzie taki model dla pojebańców, że każda marka ma jakieś czerwone spodnie, jedne, nie? Jeden model na 15 modeli spodni w danym sklepie męskim, jeden model jest kolorowy. W Polsce, ja nie wiem, czy ja już wspominałam, ale czorny kolor jest wszędzie. Może dlatego, że brak nam na ulicach kolorowych ludzi. Może dlatego, że jesteśmy białym narodem, tutaj za bardzo nie ma w ogóle żadnych innych nacji, oprócz polskiej i ukraińskiej, ale ona też jest biała. Biali. I może dlatego to my się tak urozmaicamy, jakby chcemy być egzotyczni i ubieramy się coś na czarno. Czarna kurtka, czarne buty. O, ale smutno zabrzmiałam. Czyżbym dotykała mnie jesienna depresja? Tak, więc ubierajmy się dalej w te czarne kolory, dlaczego nie? Dalej bądźmy po prostu mrukami. W ogóle mam problem z tym, jak ja się komunikuję z obcymi ludźmi na ulicy, ponieważ właśnie słowo obcy w ogóle jest dla mnie obrzydliwe. Z innymi ludźmi na ulicy. To nie jest obcy, to nie jest materia z łusek stworzona, która spadła z kosmosu, tylko to jest inny człowiek, taki sam jak ja. Ale chyba tylko ja mam takie nastawienie do ludzi, których spotykam na ulicy, bo ja coś mówię, nie? Dobra, ja idę z wózkiem, ja mówię, przepraszam pana, widzi pan, bo tutaj wpadam na... Nie wiem, on nie wie, co on ma mi odpowiedzieć, bo mnie nie zna, bo ja dla niego jestem obca i do niego zagadałam. I on, facet ma 45 lat, przeżył połowę życia, nie umie się odezwać. On się nie umie odezwać. Żeby tylko już nie rozmawiać, nie? Żeby ta obca kobieta do mnie nic nie mówiła. Co ta kobieta chce ode mnie? Pewnie będzie zaraz żebrać. Albo będzie chciała do mnie telefon, żeby zadzwonić. O kurwa, spierdalam! I to też mi nie pomaga w jesień-zima. Też to nagle zauważam. Wszystko mnie w tym kraju dołuje jesień-zima. Wszystko! Ale najlepsze takie są jeszcze moje obietnice co sezon,
że w zimę lecę do ciepłych krajów. Na pewno polecimy w tym roku do Dubaju, tu gdzieś inne Malediwy. No i na tym się kończy jakby, nie? Moja wyprawa. Palcem po mapie. Także ja nie jestem wcale taka stara, na jaką starą wyglądam, to jest po prostu życie. Życie mnie zniszczyło. A ja sobie tak zawsze marzę, nie? Ale zrobiłabym sobie taką fotę w Dubaju, założę sukienkę, dokleję rzęsy, ułożę włosy i taka sukienka tak będzie na wietrze tym pustynnym falować, a ja taka patrząca, wokół mnie same wieżowce i światło, słońce, a ja opalona i szminka, taka usteczka. Aż sobie tak wyobrażam i tak jakoś wiedzieć. A potem oglądam takie zdjęcia innych kobiet na Instagramie i na Facebooku i myślę sobie, patrz, ona żyje moim życiem. Ja nie jestem zazdrosna. Może ten sezon jesienno-zimowy okaże się dla którejś z Was łaskawszy. Oby tak było. Trzymam za Ciebie, za siebie kciuki, żeby tym razem deprecha nas aż tak mocno nie ścignęła. Ale coś czuję, że będzie ciężko, no. Będzie ciężko, będzie bidnie, będzie szaro, będzie czorno, będzie depresyjnie. I tak, no jak tu nie pić w tym kraju? Polskim naszym. Czytajmy książki, kochani. Są jeszcze muzea. Dobranoc.